Nowy rok, nowe postanowienia i nowe podcasty w Smart Me. Tylko ludzie ci sami, bo dalej występują przed wami Krzysiek i Ariel. To się nie zmieniło. Zmieniło się to, że mamy patrona na Patronite, więc tutaj serdecznie chcieliśmy podziękować osobie, bo to znaczy, że ktoś słucha naszych podcastów, z czego bardzo się cieszymy. I zapraszamy następnych patronów, jeśli chcecie udowodnić, że to co robimy jest dla was wartościowe i się podoba. Dokładnie tak, a my bez względu na to, czy będziemy mieli więcej czy mniej patronów, wracamy do was z newsami technologicznymi i podsumujemy sobie, co działo się w ciągu ostatniego tygodnia 2021 roku. A parę ciekawostek było. Samsung na pewno może końcówkę roku zaliczyć do udanych, ponieważ sprzedaż składanych telefonów przekroczyła ich najśmielsze oczekiwania. Jest aż czterokrotny wzrost sprzedaży tych właśnie. Ja chciałem tutaj być wredny i porzucić jakiś tekst tam, że wiesz, nie wiem, 4 razy 2 to 8 sprzedali i się cieszą, ale muszę się ugryźć w język, bo widziałem już kilka komentarzy na naszym YouTubie i na portalu ludzi, którzy mają składane telefony, sobie chwalą i uważają, że są rewolucją. Ja pamiętam dawno, dawno temu miałem składaną Motorola z klapką i też była bardzo fajna. Miała tylko jeden wyświetlacz, te mają... I fizyczne guziki. No, te mogą udawać fizyczne guziki, ale dajcie nam koniecznie znać w komentarzach, czy wy uważacie, że jest to rewolucja, czy raczej kicha. Ja byłem mimo wszystko po tej drugiej stronie, nie widzę tego, ale naprawdę są osoby, które uważają, że to jest fajne. Może ludzie chcą wspominać swoje właśnie pierwsze telefony i teraz dalej im się składa, więc takie wspomnienie starszych telefonów, ale w nowoczesnej wersji. No, to może być dobre rozwiązanie. Ja tutaj tylko nawiązując do twojego newsa powiem, że Motorola pracuje nad kolejną, bodajże trzecią edycją Motorola Razr, tej takiej właśnie rozkładanej też będzie, tylko nie wiem, czy ona będzie miała faktycznie dwa wyświetlacze, czy ona to będzie miała wyświetlacz i klawiaturkę, chyba dwa wyświetlacze, niemniej jednak, no, wracamy do klapek. To ja jeszcze tylko wspomnę, że z powrotów do przeszłości Apple zastanawia się, czy nie wrócić do Touch ID w telefonach, ponieważ w okresie pandemii ludzie noszą maseczki i rozpoznawanie twarzy jest coraz trudniejsze. Zastanawiałem się, czy w następnym modelu jednak nie dać odcisków palców. Byleby tylko to było pod ekranem, ja jestem za. Ja dzisiaj mam sporo rzeczy związanych z Xiaomi, bo Xiaomi zdecydowało się, że podbije końcówkę 2021, tak jak no niewiele moim zdaniem się działo w 2021 roku, jeżeli chodzi o Xiaomi. Tak pod koniec zrobili przytup. Zaczniemy od Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro, czyli nowych telefonów Xiaomi, które się pojawiły w Chinach, które oferują m.in. wyświetlacz AMOLEDowy 6,3 cala, tam niecałe wyświetlanie, jeżeli chodzi o rozdzielczość wyświetlania, 2400 na 1080 pikseli, 120 Hz odświeżanie, HDR 10 i nawet 12 GB RAM. Więc powiem szczerze, że chcę tutaj podbić. Patrzę się teraz na to, jak one wyglądają. Jeżeli chodzi o wygląd, to mi się to tak średnio podoba. Nie wiem, przypominają mój smart dzwonek z tym wielkim okiem. No trochę tak. To jest fakt. Przypominają. Jeżeli chodzi o dane użytkownika, no to wygospodarowali sobie 256 GB pamięci, więc sporo, ale chyba tak normalnie. No 12 GB RAM-u to też nie jest mało. No to już naprawdę mój Pentium 4 to się chowa przy tych aktualnych telefonach, ale wygląda całkiem ciekawie. 12 Pro ma jeszcze większy ten aparat, jak sobie możesz zerknąć, więc ma jeszcze większe oko. Ale rzeczywiście niektórzy ludzie w biurach czy w urzędach w swoich komputerach mają 4 GB RAM-u i muszą na tym pracować, a tu człowiek w telefonie będzie miał 12. Dokładnie. A w 12 Pro masz 6,73 cala, czyli dla mnie to już jest tablet, tak to kiedyś nazywali. Czyli prawie tabletek. Tablety mają 7 cali, a to ma 6,73. Jak moim zdaniem za duże, to już jest dla mnie niewygodne, są takie telefony. Nie jednym wiem, palcem może być ciężko obsługiwać, tak? Ale ja mam oczywiście pytanie, które zadaję zawsze przy takich sprzętach, jak długo będzie trzymać bateria. A tutaj mamy całkiem spoko. Bateria ma pojemność 4600 mAh, więc i 120-watowe ładowanie przewodowe. Więc myślę, że to będziesz miał spokojnie, dzionek ci powinno wytrzymać. 4600 to nie jest tak dużo. Przy tak dużym ekranie i ramie, który też zżera baterię,
ta 120-watowa ładowarka, myślę, że może mieć znaczenie. Albo 50-watowe ładowanie bezprzewodowe też. No ale będzie szybko ładował, czyli będzie ci się szybko, czy myślę nie aż tak szybko, ale będzie się w miarę rozładował i będziesz mógł szybko to doładować. To wielkie oko, z tyłu masz 3 50-megapikselowe sensory. Ty pamiętasz, jak było 1,2? I to było w profesjonalnym aparacie fotograficznym. No cóż, Xiaomi pokazało, że znowu wraca do gry. No nie wiem, wygląd mi się nie podoba, ale tutaj zostawiam wam do opinii, bo to jest zawsze wygląd, kwestia gustu. Znaczy, zauważyłem, że teraz jest moda na duże wysepki i duże obiektywy. Oczywiście duży obiektyw jest w stanie pochłonąć więcej światła i dzięki temu robi lepsze zdjęcia w ciemności, ale wielkość wysepki... No, robi to swoje pierwsze wrażenie. Zależy jeszcze od drugą grubość telefonu, bo ta wysepka będzie wielkości telefonu. Jakoś tak wolałem, jak to było ładnie wkomponowane, tak jak mój Sony Ericsson, który był jako sexy promowany, nie wiem czy kojarzysz, taki szary z X-em po środku, miał śliczny aparat. No tak, tylko teraz doszliśmy do czasów, kiedy ludzie nie noszą specjalnie aparatu, tylko wszystko chcą mieć w telefonie i to jest główny sprzęt fotograficzny. Myślę, że też trochę dlatego producenci idą w stronę większych aparatów z lepszą matrycą, z lepszą optyką i to będzie trend jeszcze przez, myślę, że ten nadchodzący rok co najmniej. No, myślę, że nawet dłużej. Zobaczymy, czy ktoś dojdzie do takiego momentu, że już ta wysepka będzie po prostu za duża. Albo, że telefon będzie dodatkiem do wysepki. Dokładnie. Zacząłeś od Xiaomi, od ich telefonu, więc ja nie pozostanę ci dłużny. Też wspomnę o telefonie, a dokładnie o Google Pixel 6, na który dużo użytkowników narzekało, że strasznie wolno się ładuje. Okazuje się, że nie jest to błąd w oprogramowaniu, tylko zamysł Google'a, aby oszczędzać baterię, aby nie drenażować jej szybkim ładowaniem do końca. Przy 80% zwalnia tak, że bateria się nie zużywa, ale trwa to bardzo, bardzo długo. Wiesz co, ja teraz mam okazję czasami sobie pograć w Alexa i on im na PS5 masz taki feature, że im dłużej grasz, tym on wolniej działa. I wolniej się ładuje mapa. Także jak odpalisz PS5 i odpalisz Alexa, to ci chodzi tak. Ale jak już pograsz, nie wiem, z półtorej godzinki, to ładowanie mapy, tak jak sobie odpalasz mapę, trwa od 10 do 15 sekund. I to też jest feature. Chodzi o to, żeby, wiesz, ćwiczyć cierpliwość. Albo żeby dłużej utrzymać użytkownika przy grze. Dokładnie. To jest jakiś pomysł. Oni też tutaj chcą, żebyś dłużej patrzył się na telefon, tak mówił, tak szybciej, szybciej. Nie, tak serio. Możesz wyłączyć tą funkcję, ale wtedy bateria ma krótszą żywotność, więc masz wybór. Jeśli włączasz telefon na noc do ładowarki, więc możesz sobie tą usługę włączyć, wtedy się ładuje dłużej, a jeśli ci się spieszy, wyłączasz i bateria się szybciej zużywa. Pytanie, czy możesz sobie na przykład ustawić, że gdy jesteś, wiesz, jakąś taką automatyzację, gdy jestem w domu, jestem, nie wiem, nocka, scena, dobranoc, wtedy okej, ustaw mi to, ale poza tym nie chcę wolniejszego ładowania. To już pytanie nie do mnie. Ani, no cóż, ja też na nie nie znam, bo oczywiście Google Pixel i Polska to Ale taka ciekawostka. To trzymając się telefonów, ja do ciebie przychodzę teraz Xiaomi 12 Ultra. Było 12, 12 Pro, a teraz już są przecieki o tym, że będzie Ultra, który, Krzysiek, powiedz, jak on dla ciebie pięknie wygląda? Tak, na tylniej, na pleckach ma coś, co wygląda jak płyta indukcyjna. Xiaomi lubi łączyć pewne nietypowe te, więc możesz sobie położyć telefon i na przykład przygrzać sobie Wi-Fona. Nie, no ja rozumiem, że jest ładowanie indukcyjne, ale gotowanie indukcyjne w telefonie to... masakra. No więc jakby nawiązując do naszej dyskusji przed chwilą, jak duże będą kiedyś wysepki, no to mamy oko Saurona na telefonie. No, jak dla mnie wygląda to śmiesznie, ale no Xiaomi 12 Ultra stawia na ogromny, po prostu ogromny aparat. No to jest prawie połowa telefonu. No tak, ale masz Leica, więc tym się chwalą zawsze, te najlepsze mają Leica, nie wiem tylko jak się to poprawnie wypowiada. Będziesz miał najprawdopodobniej AMOLED-a Quad HD+, Snapdragona 8 generacji pierwszej, 12 GB RAM, maksymalnie 512 GB, czyli 0,5 tera będziesz miał na swoim telefonie. Oczywiście odświeżenie 120 Hz. Akumulator minimum 4500 mAh, więc to już tutaj przed chwilą dyskutowaliśmy. No i co ważne, główny aparat będzie się składał się z czterech sensorów.
No i podstawową jednostką będzie ten 50-megapikselowy Samsung GN5. No wygląda po prostu przepotężnie. No i znowu zaczyna się wyścig megapikseli, a i kto ma większego? Jako fotograf mogę powiedzieć, że megapiksele to nie wszystko, tak samo jak nazwa marki. Widzicie? Krzysiek Leica mówi, większych wielkości to nie wszystko. Nie wszystko. Pamiętam, że kiedyś Nokia weszła w spółkę z Zeissem i wcale na tym tak dobrze nie wyszła. Jak się mówi Nokia, to zawsze się mówi, że ona dobrze na tym nie wyszła, o czymkolwiek byśmy nie rozmawiali najczęściej. Ale naprawdę nie, no dla mnie ten 12 Ultra wygląda trochę śmiesznie. To płyta indukcyjna, no dali mu płytę indukcyjną. Jeśli no. chcecie zobaczyć, jak wygląda, zapraszamy na naszą stronę, tam Ariel umieścił odpowiedni artykuł. W sumie to Paweł, ale prawda, jest to na stronie. Chiny jako wielkie, potężne mocarstwo chce wypuścić stację kosmiczną na miarę swojego mocarstwa. Niektórzy kpią, że będzie to taki Star Trek Voyager w chińskim wykonaniu, czyli coś jak stacja kosmiczna, ale 10 razy większa. No, powiem szczerze, że Chiny, no patrząc na to, jak oni się rozwijają przez ostatnie naście, kilkadziesiąt lat, nie wiem, to już was odsyłam do literatury, ja się tym zacząłem ostatnio bardzo mocno interesować. W każdym razie nie zdziwiłbym się, gdyby coś takiego wypuścili, gdyby wszystkich zostawili w tyle, żeby to było ogromne. O, jak zawsze, dla mnie trochę Chiny czasami mają problem z dopracowaniem pewnych rzeczy. Oni bardzo szybko chcą coś wypuścić i wypuszczają przed wszystkimi innymi, ale to niekoniecznie jest dobrze dopracowane, więc żeby ten potem nie wyszły jakieś, wiesz, mankamenty z czasem. Ale może tak być. Mogą nas jeszcze zaskoczyć w kosmosie. Planują 109 metrów długości. Myślę, że mają międzynarodową stację kosmiczną jako prototyp. Wystarczy kilka ze sobą połączyć i uzyskają 109 metrów długości. No i będzie pięknie. Wiesz co, jak oni w tym momencie w dużej mierze wykupują Afrykę, Amerykę Południową, to ja myślę, że nie będą mieli problemu z tym, żeby postawić tak gigantyczny sprzęt w kosmosie i rozpocząć również podbijanie kosmosu. Więc myślę, że do 2030 roku spokojnie taki Voyager będzie nam nad głowami latał. No, jedyną przeszkodą mogą być koszty, które taka inwestycja generuje. Ja myślę, że akurat co jak co, ale tego to oni mają aż w nadmiarze. Tylko wspomnę, że koncept do tej pory pochłonął 100 miliardów dolarów, a utrzymanie pomysłu i prac nad tym będzie kosztować kolejne 3-4 miliardy dolarów rocznie. Ja myślę, że z takim czymś to 3-4 miliardy dolarów to oni będą musieli miesięcznie wydawać jak nie lepiej, ale no cóż, kto się nie bawi, ten nie ma. Ja już obiecuję, że ostatni telefon Xiaomi dzisiaj, o jakim będę opowiadał, ale no co, pod koniec roku tak poszaleli, to trzeba o tym powspominać. Tym razem z mikrofalówką. Blisko, z rysikiem, Mi Mix Fold 2, czyli ten ich składany telefon, tak jak rozmawialiśmy na samym początku, ty wspominałeś o telefonach składanych, tak Xiaomi też ma swojego Mi Mix Folda, no i w dwójce ma się pojawić rysik. Więc wracamy, no to wszystko, to jest sinusoida, ma, jest rysik, nie ma rysika, jest rysik, nie ma rysika. Tylko czy ten rysik będzie wielkości połowy telefonu, bo jak będzie całego złożysz telefon, to rysik może wejść w jakąś część ciała. Wiesz co, patrzę się teraz na zdjęcia patentowe, no i tak jak możesz zobaczyć, no to jak go złożysz, to nadal będzie się trzymał. Aha, bo telefon od tej krótszej zgina części. Się jak książka, a nie po krótszej krawędzi. Dokładnie, oni robią książkę, no więc masz przy zgięciu miejsce na rysik, bo nie będzie magnetyczne, jak wszystkie tego typu rozwiązania, no i będziesz mógł sobie pisać. I tu rzeczywiście masz, można powiedzieć, tablet z funkcją dzwonienia. Dokładnie, dokładnie tak. A czy lubimy to, czy nie? Ja osobiście wolę mieć tablet i telefon, ale to już znowu kwestia kto co lubi. Tak, ja też wolę mniejsze urządzenie do rozmów, a do pracy mieć po prostu osobne. No ale kto bogatemu zabroni? Mamy wolny rynek, mamy wolny wybór. Kto co lubi, jak powiedziałeś. Dokładnie. Z końcówki roku może nie być zadowolona Tesla, która ogłosiła akcję serwisową. Aż 500 000 samochodów może mieć wadę konstrukcyjną, która zagraża bezpieczeństwu użytkowania i niestety właściciele muszą przyjechać i
oddać do naprawy swoje auto. Zawsze takie bolące, nie? Takie jeździsz sobie samochodem i dostajesz na przykład maile o treści: cześć, wiesz co, jest taka sprawa, coś tam u ciebie źle pospawaliśmy. W sumie w 500 000 samochodów źle pospawaliśmy i możesz zginąć, więc wpadnij do nas, wymienimy ci to. Znaczy, akcja dotyczy wiązki kabli, która może zostać przerwana przy zamykaniu klapy bagażnika. W części samochodów dotyczy to kamery cofania, więc no, względy bezpieczeństwa. Druga połowa dotyczy zamka klapy przedniej, więc jadąc na autostradzie może ci się klapa otworzyć, więc też typowo bezpieczna, bezpieczna usterka. Jedziesz i 50% szans. Nie będę w stanie zaparkować, czy mi maska walnie w szybę. Nie, no to w zależności, którą masz Teslę. W S-ce chyba były kamery, a w trójce dotyczyło to właśnie klapy. O matulko, no to trzeba jechać. Jeżeli macie Tesla Model 3, to jedźcie i wymieniajcie, bo to może być niebezpieczne. No, trochę tych wpadek Tesla pod koniec roku miała. Ja też mogę wam wspomnieć o wycofaniu się, czy zmianie decyzji, jakkolwiek. Kwestia grania w gry w samochodach Tesli, czyli coś takiego, co się nazywało Passenger Play. No i można było sobie odpalić gierki. Oczywiście idea taka, że pasażerowie grają sobie na tym dużym wyświetlaczu w jakiekolwiek gry. No w efekcie kierowcy mogli to zrobić, no i nie ma tego dobrego. I Tesla to dezaktywuje. Dezaktywuje tą funkcję, uniemożliwi granie w gry w trakcie, gdy samochód się przemieszcza. No właśnie, głównie tam jest ten amerykański urząd do spraw bezpieczeństwa ruchu, który to wprowadził. No i powiedział, że sorki, ale to jest lekka niebezpieczna. No tak, bo jakbyś jechał i grał w grę, mógłbyś nie zauważyć, że klapa właśnie ci się urwała i jej nie masz. Na przykład. I to by było skrajnie niebezpieczne dla ludzi jadących za tobą. I jeszcze jeszcze tylko na sam koniec, jak tak będziesz leżał rozwalony Tesli, tak spojrzysz i nawet tego złącza USB nie dali. Tak, ja tylko powiem, że nie byłem świadom ilości sprzedanych samochodów, bo Tesla zarzeka się, że sprawa dotyczy tylko 1% wszystkich Tesli modelu 3 i 14% w przypadku modelu S. To znaczy, że tych egzemplarzy sprzedają naprawdę dużo. Jest to, w przyszłym tygodniu będziemy sobie podsumowywać rok 2021, będziemy również dyskutować na tym, co się będzie działo w 2022. I właśnie chcę sobie pogadać o samochodach elektrycznych i tym, że one zaczynają w końcu być jakoś, nie wiem, sensowne kasowo. Jeszcze nie są tanie, nie mówmy o tym, ale nie są już abstrakcyjnie drogie. Więc Tesla też już, model S dość drogi, model Y drogi, ale model 3 już z tymi dofinansowaniami, czy jak sobie weźmiesz w raty, to już zaczyna być jakoś w zasięgu. No takie są prawa rynku. Nowości kosztują, a jeśli jakaś rzecz powszechnieje lub staje się bardziej dostępna, to ceny też stają się bardziej dostępne. Dokładnie, chyba że masz inflację. Ale to inna kwestia. Przemilczmy. A teraz taka ciekawostka, tak jak mieliśmy modułowe telefony, tak Żabka postanowiła otworzyć modułowy sklep. Co ciekawe, będzie on wewnątrz Decathlonu. Aby jak kupujesz akcesoria sportowe, rower, narty czy cokolwiek i zachce ci się jeść, możesz wejść do modułowej Żabki za pomocą telefonu, zrobić zakupy spożywcze i wrócić do zakupów sprzętu sportowego. To w sumie nie jest głupi pomysł? W takich większych centrach? Ja ostatnio już w zeszłym roku, bo się mocno zdziwiłem, kiedy zobaczyłem Żabkę w Galerii Katowickiej. I było to dla mnie naprawdę zaskoczenie, żeby zobaczyć Żabkę w centrum handlowym. Nie ma tam tłumów. Niemniej jednak, w sumie wszędzie masz Żabki. Jak jeżdżę po różnych krajach, to nie ma, wydaje mi się, nigdzie tak dużej sieci małych sklepów, jak w Polsce Żabka. Więc to, że oni się tak rozwijają, to całkiem spoko, dobry pomysł. Żabka w Decathlonie na razie będzie w Piasecznie pod Warszawą, więc jeśli ktoś nas słucha stamtąd, może do nas napisać, czy był, zobaczył i jak to rozwiązanie się sprawdza. Mnie ciekawi, czy będziecie mogli kupić hot doga. Koniecznie dajcie znać, czy można kupić hot doga i kawę. Trzeba by go sobie samemu przyrządzić, bo z założenia to ma być samoobsługowy sklep, czyli wchodzisz, otwierasz bramkę za pomocą telefonu, który będzie zarejestrowany, robisz zakupy, płacisz kartą, wychodzisz, więc tego hot doga musiałbyś przygotować sobie sam. No cóż, to może być problem. A ja wierzę w Żabkę. No co, wyciągasz parówę,
wrzucasz do bułeczki, dajesz ketchupem i idziesz. Jeszcze raz apeluję do naszych słuchaczy, jeśli mieszkacie w Piasecznie, dajcie nam znać, jak takie rozwiązanie daje radę. 2.21 i nasze newsy nie mogłyby być bez Apple'a z mojej strony, więc mam dzisiaj dla Was newsa dotyczącego Apple AR VR, czyli tego ich systemu, nad którym pracują do rozszerzonej / wirtualnej rzeczywistości, bo ciągle nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. Aczkolwiek ja podejrzewam, że to będzie wirtualne i to będzie zestaw VR-owy, a nie zestaw AR. Ponoć już jest pokończony. Zbierają zespół do marketingu. 2.22 go zobaczymy, a cena, uwaga, waha się od 1000 do 3000 dolarów, czyli od 5000 około złotych do nawet 15-16 tysięcy za zestaw VR. Czyli w końcówce roku Apple musiał uporać się z dostawami części i z problemem, który lockdown i inne rzeczy powodowały, bo ja przeczytałem, że nie będzie już problemów z dostępnością telefonów typu iPhone 13 Pro, co niektórzy mogli zauważyć, że przed świętami tych telefonów w sklepach nie było, teraz podobno mają być sprzedawane na bieżąco i nie będzie problemów z dostawami. Jedną ze strategicznych decyzji Apple'a, którą oni idą, jest wyprowadzanie produkcji z Chin w stronę Wietnamu. Trochę uzależnianie się od Chin i wydaje mi się, że to też może być pokłosie tego. Po prostu nie chcieli, żeby Chiny tak szybko poleciały w kosmos ze swoją stacją i zabierają im część pieniędzy. I nie będzie VR chińskiego, ale będzie wietnamski. Byłem w Wietnamie, bardzo fajne miejsce, dużo miejsca na fabryki. Być może się sprawdzi. Mówiłeś o Apple'u, to mi się kojarzy oczywiście z asystentami i mrożącą krew w żyłach historią asystenta, tym razem Alexy. Alexa zawsze jest przerażająca, bo ona jest, w sensie Siri jest głupia, asystent Google jest dla mnie taki nijaki, a Alexa jest taka przerażająca. To jest, gdyby jakaś sztuczna inteligencja miała zamiar zbudować armię robotów i opanować świat, to byłaby Alexa. Być może coś w tym jest, bo młodzi ludzie, młodzież przede wszystkim lubi bawić się w challenge i pewne 10-letnie dziecko poprosiło Alexę o taki challenge, po czym Alexa myślę, że próbowała je zlikwidować, ponieważ zaproponowało, żeby włożyło to dziecko ładowarkę do telefonu, ale tylko w połowie i styki wystające zetknął monetą. O matulko. Jeden człowiek mniej. Przecież pamiętasz, jak ona kiedyś też opowiadała jakieś masakryczne rzeczy, chyba jak tam kogoś zabić jakiemuś dziecku, no ten asystent jest przerażający, ona jest creepy, ona czasami mi mówi rzeczy w nocy. Próbuje przejąć naszą cywilizację i zbudować swoją własną armię. Jeden człowiek byłby zabity przez tego challenge'a, a drugi byłby przez przepis, który Alexa mu podała. Matulo. Zawsze dwóch ludzi mniej. Pytanie, kiedy będziemy wyznawać Alexa, żeby była dla nas litościwa, no? Zobaczymy, ale patrząc na to, jak ten asystent się rozwija, nie dziwię się, kompletnie się nie dziwię. I ostatni news na dziś, Netflix, znany nam wszystkim, znany na całym świecie, również w Rosji, przez to, że tak dużo osób w Rosji go ogląda, może być zmuszony do tego, aby nadawać normalne, tradycyjne programy telewizyjne. Gdyż taki przepis jest w Rosji. Jeśli oglądacie powyżej 100 tysięcy osób, jesteś zobowiązany do nadawania 30 programów telewizyjnych. Ale nie kminie, to co oni będą musieli? Programy kucharskie robić, czy newsy jakieś? Dobre pytanie, ale być może rozwiną się na tyle, że oprócz tego, że będziesz mógł oglądać ich produkcje filmowe, będziesz musiał oglądać ich. Znaczy musiał, będziesz mógł oglądać ich programy. No będą musieli to na siłę wymyślać programy, żeby móc filmy dawać. Nie wiem, dla mnie to jest jakiś taki, ale może być. Już o różnych dziwnych przepisach słyszałem, co nie zmienia faktu, że znaczy ja bym zapchał po prostu programy kulinarne, podróżnicze i nie wiem, naprawianie samochodów i wszyscy będą szczęśliwi. No jeśli jest to w Rosji, to nie wiem, czy akurat ten typ programów przypadłby im do gustu. Ciężko mi w ogóle stwierdzić, jaki gust mają Rosjanie. Nie wiem. No, chyba tak jak reszta świata, ale kto wie, nie wchodźmy w politykę. W sumie patrząc na newsy i co ma się zadzieć w styczniu i lutym tego roku, to zobaczymy. I
tym oto newsem zamykamy rok 2021 w newsach technologicznych. Dzięki wielkie, że z nami byliście. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Staraliśmy się być, że tak powiem, na czas. Różnie wychodziło, ale obiecajmy, że w 2022 będzie nam to wychodzić lepiej. No i co? Żegnają Was dzisiaj Krzysiek i Ariel. Może moje dwa ostatnie newsy nie napawały optymizmem, ale życzymy Wam, aby ten rok 2022 miał dużo pozytywnych aspektów technologicznych. Dokładnie tak i do usłyszenia w naszych podcastach już za tydzień. Podsumowanie 2021 i spojrzenie na 2022. Do usłyszenia.